też nie omieszkam Cię zapytać trzeciego tego takiego najbardziej znanego tematu. Pewnie się domyślasz, jeżeli chodzi o Szwestę Ewę. I mam takie pewne niektóre Polki, które kurwa są wielbicielki egzotycznych kabanów. Mówi, że jest z Polski i kurwa, jedyne słowo, które zna, to jest kurwa, tak? Wydać, ponieważ ta suka, tak, bo jest suką, jest prostytutką. Człowieku 13 lat pracowała jako prostytutka. Tak można to nazwać, tak? Lubicie te egzotyczne kabany i potem się żalicie, jeżeli coś się staje, jeżeli kurwa jakiś typek zaczyna was, nie wiem, ścigać, chce was zabić albo co, to szybko do nas biegniecie z powrotem, kurwa, i obrońcie mnie i tak dalej. Powiem wam jedno, macie kolejny kurwa przykład tego, co się stało w Reutlingen. Jeżeli jakaś z was dalej to będzie robiła, dalej kurwa po tym wszystkim, wiedząc co się stało, dalej się kurwa zadawać z tymi typkami i potem, jeżeli się coś stanie, będzie chciała do mnie przyjść, żebym ja ją obronił, to walcie się, idźcie do Ozamy, on wam pomoże. A więc, jeszcze raz, wracamy do... Przepraszam, uniosłem się delikatnie. Wracajmy do tematu Szwester Ewa. No co, powiedziałem, że jest głupią suką, kurwa, niech się odpierdoli od Polski i tyle, no bo jest tak, i nawet ją nie obrażam, kiedy mówię głupia suka, bo jest suką, jest kurwą, jest, wychowała, nie wie co to jest, kurwa, w ogóle być Polką. Nie podjadę do niej, nie będę jej lał po ryju, kurwa, rozumiesz, aż oczywiście by się pokazała przede mną i by chciała mnie zaatakować, to kurwa tak z pizdy jej przywalę, że wiesz o co chodzi, no. Z flaszką cię zaatakuje, to co? To mogą mnie krzyczeć, o, bo będzie kurwa kobiety bił, no. Ja w życiu kurwa kobiety nie biłem i nie chcę bić. Jezu,